Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd szykuje kolejne wsparcie dla branży turystycznej. Skorzystają z niej nie tylko m.in. przewoźnicy, ale także sami turyści. Chodzi tu o Turystyczny Fundusz Zwrotów, z którego będą wypłacane środki za wykupione przed pandemią wyjazdy. Po pierwszych dwóch kwartałach najtrudniejszego okresu w życiu gospodarczym Polski od 1989 roku możemy powiedzieć z umiarkowanym optymizmem, że polska gospodarka radzi sobie względnie dobrze, mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To są pierwsze dwa kwartały po 1989 roku, gdzie mówimy o recesji technicznej, ale jednak głębokość tej recesji jest jedną z płytszych w Europie. Dużym wsparciem w czasie kryzysu okazał się pakiet pomocowy dla polskich przedsiębiorców w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostanie przyjęta ustawa dotycząca dalszego wsparcia dla branży turystycznej. 300 milionów złotych ma trafić do turystów w ramach Funduszu Zwrotów. Każdy, kto przedpłacił wycieczkę, wyjazd turystyczny przed COVID-em i który nie odbyło się ze względu na pandemię, będzie mógł zwrócić się do funduszu. Jednocześnie do tego funduszu będą aplikowały firmy, które będą musiały przedstawić zapłacone drogą bezgotówkową wycieczki. I wówczas na podstawie zweryfikowanych w ciągu nie dłużej niż 30 dni oświadczeń środki będą wypłacone, ale nie do firmy, ale bezpośrednio właśnie na konto turysty. Kolejnym elementem wsparcia branży turystycznej, jak dodaje minister Emilewicz, jest przedłużenie postojowego i zawieszenie składek na ubezpieczenia społeczne, między innymi dla pilotów, przewodników czy przewoźników autokarowych. Województwo podlaskie po raz 16 wyłoniło zwycięzców konkursu Podlaska Marka. Gala organizowana jest co roku. Wyłania oraz promuje najlepsze produkty i pomysły w regionie. Podlaska Marka to prestiżowy konkurs, który co roku nagradza to, co najlepsze we województwie podlaskim. Ma bardzo dużo produktów, wspaniałe wydarzenia kulturalne się tutaj odbywają. Mieszkają tu bardzo wspaniali ludzie, którzy organizują bardzo wiele inicjatyw charytatywnych, społecznych, integrują społeczeństwo. Tym razem statuetki wręczono w 9 kategoriach. W kategorii Odkrycie nagrodzono zespół naukowców z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma na celu właśnie zbadanie tych nowych biologicznych aktywności grzybów, które możemy znaleźć po prostu w naszych lasach. W tym przypadku akurat grzybów, które możemy znaleźć na drzewach Puszczy Białowieskiej. W kategorii społeczeństwo statuetkę otrzymało Polskie Towarzystwo Diabetyków. W takich chwil warto żyć. Stowarzyszenie organizowało obiady czwartkowe dla osób chorych na cukrzycę. Uczyliśmy te osoby, jak żyć z cukrzycą, ale również uczyliśmy, że w życiu nie chodzi o to, by czekać, kiedy minie burza. Chodzi o to, żeby się nauczyć tańczyć w deszczu. W kategorii Najlepsza inwestycja tytuł Podlaskiej Marki otrzymała hala sportowa Suwałki Arena. Ta budowa była bardzo trudna i skomplikowana, ale dzięki niej powstał obiekt, który dzisiaj jest wizytówką nie tylko Suwałk, ale przede wszystkim również i województwa podlaskiego. Świadczy o nowoczesności, o naszych aspiracjach. W tegorocznej edycji Podlaskiej Marki przyznano nagrody w dwóch nowych kategoriach: biznes i projekt 4.0. W tym roku poziom był bardzo duży, jeśli chodzi o nominowanych. My naprawdę mieliśmy problem. Tu jest bardzo wysoka konkurencja. Ja już nie mówię tylko o produktach, o przedsiębiorcach, ale też o wydarzeniach. Konkurs Podlaska Marka organizowany jest już od 16 lat. Kluczowe projekty ustaw dotyczących zmian ustrojowych, sądowniczych i administracyjnych będą zgłaszane i procedowane dopiero po podpisaniu umowy koalicyjnej. Rozmowy w obozie Zjednoczonej Prawicy na temat zmian w rządzie są prowadzone. Ich rezultaty mamy poznać na przełomie września i października. Rekonstrukcja rządu to temat wywołujący wiele spekulacji. W ostatnich dniach media informowały, że rząd planuje zmiany m.in. w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi zarówno o zmiany w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w sądach powszechnych i administracyjnych.
Politycy rządu w rozmowie z mediami zapowiadali także projekt dekoncentracji rynku medialnego, a także projekt dotyczący podziału Mazowsza na dwa województwa – mazowieckie i warszawskie. Jednak kluczowe projekty ustaw dotyczących zmian ustrojowych, sądowniczych i administracyjnych mają być zgłaszane i procedowane dopiero po podpisaniu umowy koalicyjnej. Waloryzacja rent i emerytur, 13. i 14. emerytura. Te zapowiedzi mimo pandemii zostaną utrzymane. Rząd nie wycofa się z danych obietnic. Niespełna dwa tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do milionów seniorów zapewnił, że mimo zagrożeń gospodarczych wywołanych pandemią, waloryzacja rent i emerytur nastąpi, tak jak zapowiadano. Co więcej, rząd nie wycofa się z 13. i 14. emerytury. Chcę z całą mocą podkreślić, że właśnie środki na emerytury zagwarantowaliśmy w nowej ustawie budżetowej w pierwszej kolejności. W czasie kryzysu to osoby najbardziej potrzebujące i najbardziej zagrożone konsekwencjami epidemii powinny mieć pewność jutra. Emerytury, te, które już państwo otrzymują i te, które nasz rząd obiecał, trafią do seniorów. Z waloryzacji rent i emerytur skorzysta ponad 9 700 000 osób, wskazuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. W przyszłorocznym budżecie mamy zapewnioną waloryzację na poziomie 3,54%. To jest, na to się składa wskaźnik wynagrodzeń, jak i inflacja. To średnio będzie wychodziło 46 zł przy tej najniższej emeryturze. Jednocześnie chcemy podnieść minimalną emeryturę o kwotę 50 zł. I to będzie zmiana ustawy w tym zakresie. I tak jak minimalna emerytura dzisiaj wynosi 1200 zł, to w przyszłym roku wynosiłaby od 1 marca 1250 zł. Również wartość 13 emerytury, zapisanej już ustawowo, jak i 14 emerytury, która ma być wypłacana na jesieni przyszłego roku, wynosiłaby 1250 zł. 14 emerytura będzie trochę ograniczona limitem wysokości, do których będzie ta emerytura 14 należała. To będzie kwota 2900 zł, czyli osoby, które do kwoty 2900 zł mają świadczenie emerytalne, otrzymają 14 emeryturę, no ci, którzy mają wyższą tej emerytury, nie otrzymują. Działania rządu na rzecz emerytów i rencistów są widoczne i potrzebne, ocenia ekonomista dr Krystian Mieszkała. W granicach 2014 roku ta waloryzacja nie przekraczała 3 czy też 5%, a dzisiaj widzimy, że już przekracza 8%. Jest oczywiście 13. emerytura i wszystkie świadczenia, które państwo wypłaca, niewątpliwie polepszają sytuację emerytów, ponieważ w większości przypadków emerytury są na niskim poziomie. Spółki Skarbu Państwa poniosły takie same straty jak prywatne przedsiębiorstwa, mówił na antenie telewizji Trwam wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W trakcie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa państwowe zakłady również potrzebowały wsparcia. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówił w Polskim Punkcie Widzenia o kondycji spółek Skarbu Państwa po czasowym zamknięciu gospodarki z powodu epidemii koronawirusa. Tam, gdzie ta branża była zatrzymana, gdzie nie można było normalnie prowadzić biznesu, no tam ten skutek jest największy. To jest przede wszystkim transport, to są oczywiście hotele, to są usługi. Największe straty poniosła Polska Grupa Lotnicza i Polskie Linie Lotnicze LOT. W ramach programu pomocowego rząd wypłacał przedsiębiorstwom środki finansowe. Same spółki szukały oszczędności. Druga możliwość, no to jest oczywiście wykorzystanie wszystkich sposobów na to, aby ten biznes, który prowadziliśmy do tej pory w oparciu o wysokie przychody, o wyższe obroty, żeby tak zredukować koszty, aby wykorzystać ten okres, aby zanim będzie potrzeba jakiejś pomocy, no na przykład renegocjować umowy leasingowe. W kiepskiej kondycji znajdują się także kopalnie wchodzące w skład Polskiej Grupy Górniczej. Ognisko zakażeń na Śląsku wymusiło zamknięcie zakładów. Jednocześnie planowana jest redukcja produkcji węgla, która wynika z unijnych regulacji. Oczywiście rozłożoną w czasie. Oczywiście zaplanowano w taki sposób, aby nie było to obciążone kosztami społecznymi. Natomiast no,
Te wszystkie informacje były z pewnością dla strony społecznej informacjami, no, które wymagają, aby się nad nimi zastanowić. Obecnie rząd prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat przyszłości górnictwa i planu pomocowego dla Polskiej Grupy Górniczej. Polska jest zainteresowana powrotem do ojczyzny Polaków mieszkających na całym świecie. Pomóc ma w tym rozszerzona Karta Polaka. Do Polski chcą wracać nasi rodacy z Kazachstanu, a także z Argentyny czy Brazylii. To spełnienie marzeń życia, tak o swoim przyjeździe już na stałe do Polski, mówi Aleksander Suchowiecki, prezes Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego w Kazachstanie. Pan Aleksander z rodziną przyleciał do Polski 28 sierpnia. Jak już mówiłem też na lotnisku, że to pierwsze i najważniejsze uczucie to była radość. Radość, że nareszcie jesteśmy w ojczyźnie. To były emocje, bardzo wielkie wzruszenie. Do Polski z Kazachstanu chce przyjechać wielu młodych polskiego pochodzenia, podkreśla Ludmiła Suchowiecka, wieloletnia dyrektor Polskiego Centrum Kultury i Oświaty w Kokrzetau oraz opiekun zespołu Polanie. Chcą studiować, chcą żyć w Polsce i to... I to oczywistość już, a nie marzenie. Kiedy my przyszli do stowarzyszenia, to było marzenie, naszym marzeniem rodzinnym, że my będziemy kiedyś w Polsce. A teraz już rzeczywistość. Polska jest zainteresowana powrotem do ojczyzny Polaków mieszkających na całym świecie. Pomóc ma w tym rozszerzony zakres Karty Polaka. Mogą z niej skorzystać nasi rodacy mieszkający nie tylko na terenach byłego Związku Sowieckiego, ale na całym świecie, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wszystko po to, żeby mogli zachować pamięć o polskich korzeniach, o polskich przodkach, język, kulturę, wiarę. Z rozszerzonej Karty Polaka będą mogli skorzystać potomkowie Polaków, którzy w XIX wieku wyemigrowali do Ameryki Południowej, mówi Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą przy MSZ. Karta Polaka otworzyła się na osoby polskiego pochodzenia na całym świecie. Dzisiaj te same emocje, które 10 lat temu odczuwali nasi rodacy na Ukrainie czy na Białorusi, towarzyszą naszym rodakom w Brazylii, Argentynie i innych krajach. Karta Polaka ułatwia uzyskanie wizy do Polski, zwalnia z opłat przy otrzymaniu obywatelstwa, umożliwia podjęcie pracy bez wymaganego pozwolenia, pomaga też w podjęciu studiów. Polonia amerykańska po raz kolejny obroniła pomnik katyński w Jersey City w stanie New Jersey. Natomiast dotychczasowa lokalizacja monumentu stała pod znakiem zapytania. Status pomnika katyńskiego w Jersey City ponownie został zagrożony. Wszystko za sprawą uchwały zaproponowanej przez władze miasta, anulującej wcześniejszy akt prawny, który chronił pomnik na 99 lat. Po skoordynowanej i skutecznej interwencji Polonii u radnych Jersey City wprowadzono poprawkę do proponowanej uchwały, wykluczając jakiekolwiek zmiany, które mogłyby zagrozić egzystencji monumentu w jego dotychczasowej lokalizacji. Podmiot zarządzający placem, na którym stoi pomnik katyński, dążył do wprowadzenia zmian dających mu możliwość decydowania o lokalizacji monumentu. Jednocześnie postulowano o ograniczenie wydarzeń do jednego w miesiącu i liczby ich uczestników do 50, co mogłoby uniemożliwić organizowanie tam tradycyjnych uroczystości Polonii, na przykład w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku. To nie pierwsza próba zawładnięcia polskiego pomnika. W 2018 roku chciano zmienić lokalizację monumentu, jednak dzięki głośnej akcji Polonii nie doszło to do skutku. Bahrajn nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Izraelem. To historyczne wydarzenie, ponieważ Bahrajn, podobnie jak inne państwa arabskie, oczekuje utworzenia państwa palestyńskiego. Dla Hamasu to jak nóż w plecy. To kolejny przełom w sytuacji na Bliskim Wschodzie. Bahrajn i Izrael nawiązują stosunki dyplomatyczne. Wiele lat inwestowaliśmy w pokój, a teraz pokój będzie inwestował w nas. Wniesie naprawdę duże inwestycje w gospodarkę Izraela. Porozumienie zostało zawarte przy udziale Stanów Zjednoczonych, które prowadziły mediacje między stronami. To historyczny dzień, powiedział prezydent USA Donald Trump.
Będą wymieniać się ambasadami i ambasadorami, rozpoczną bezpośrednie loty między swoimi krajami i podejmą inicjatywy współpracy w wielu sektorach, w tym w sektorze zdrowia, biznesu, technologii, edukacji, bezpieczeństwa i rolnictwa. Dla Palestyńczyków zawarte porozumienie to jednak jak wbicie noża w plecy. Bahrajn wspierał dotychczas utworzenie niezależnego państwa palestyńskiego. Ten układ stanowi zagrożenie dla sprawy palestyńskiej i arabskiego bezpieczeństwa narodowego. Jest to nowy błąd polityczny popełniony przez Bahrajn. Wspiera okupację Palestyny i popiera syjonistyczną narrację. Bahrajn nadal oczekuje porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami, które opierałoby się na sprawiedliwym rozwiązaniu. Myślę, że Palestyńczycy podejmą w końcu działania, które będą dla nich dobre. Bahrajn to czwarty kraj arabski, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. W sierpniu zrobiły to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pragnę wyrazić moje uznanie dla Jego Wysokości Króla Bahrajnu za przyłączenie się do kręgu pokoju i uznanie dla księcia koronnego Muhammada bin Zaida ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za współpracę z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi w celu rozszerzenia kręgu pokoju. Porozumienie zostanie podpisane we wtorek w Waszyngtonie. W Białym Domu spotkają się władze USA, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Bahrajnu. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.